Wieczór Państwu. Tymi oto niebiańskimi dźwiękami rozpoczynam kolejny odcinek mojego wielkiego cyklu analiz wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Nocturne Fis Dur, opus 15, numer 2. Nocturn, arcydzieło. Nocturn, który ja przyznam osobiście, zawsze jakoś tak był obok w mojej działalności, to znaczy nie grałem go, mało go słuchałem, troszeczkę był zaniedbany, a teraz żałuję. Ten projekt ma dla mnie osobiście coś wspaniałego, mianowicie to, że poznaję wszystkie dzieła Fryderyka Chopina pod palcami, a więc mogę je grać, mogę je uczyć się ich, analizować je i interpretować. Czyli w pewnym sensie również być nie tyle twórcą, co odtwórcą, ale w momencie, gdy wykonuję, to tak jakby była to muzyka napisana przeze mnie, chociaż oczywiście nigdy tak nie jest, ale jakby jako wykonawca muszę mieć w pewnym sensie takie nastawienie, gdy przedstawiam to słuchaczom. I zresztą Państwo mnie już dobrze znają, więc wiedzą, jaka jest moja filozofia w ogóle wykonywania muzyki. I moment, w którym wszedłem głębiej w ten wspaniały utwór, zacząłem go analizować, grać i czuć pod palcami i w duszy, to był moment, kiedy wielka, płomienna miłość wybuchła w moim sercu do tego niezwykłego arcydzieła. Chopin był bardzo zainspirowany, i znów w takim momencie chęci napisania, ukazania światu najpiękniejszej, najbardziej wrażliwej, najbardziej też może kobiecej w pewnym sensie części jego duszy. A więc Chopin, którego kochamy. Nocturne ten ma jest bardzo wysoko oceniany przez krytyków, przez muzykologów. Co czytamy o nim? Bo czytamy całkiem ciekawe rzeczy na stronie Instytutu Fryderyka Chopina, a więc autorstwa wspaniałego profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Zwraca on uwagę na bardzo ciekawą rzecz, otóż na tonację utworu. Dla romantyków, ale wszystkich kompozytorów tej epoki po-beethovenowskiej, nazwijmy to, chociaż już dla Beethovena również, wybór tonacji utworu nie był przypadkowy. Zdaniem Roberta Schumana, dla wyrażenia uczuć prostych, kompozytorzy wybierali tonacje bliskie tonacji C-dur, czyli tej głównej, takiej, co ma same białe klawisze. A więc to były tonacje A-mol, G-dur, D-dur, E-mol. Wiem, że dla Państwa, nie muzyków, to co ja teraz zaczynam wchodzić na taki grunt, że macie Państwo ochotę wyłączyć film. Proszę się nie obawiać, nie idę dalej. Wycofuję się. Chodzi po prostu o to, żeby nie było zbyt dużo właśnie czarnych klawiszy, nazwijmy to w ten sposób tak bardzo wizualnie, aby te tonacje w jakiś sposób wpływały na nas tak. No właśnie prosto, żeby wyrażały proste uczucia. Tak właśnie, może to też trochę było symboliczne, tak wybierano tonacje. Po tonacje odległe, pisze profesor Mieczysław Tomaszewski, cytując Schumana, sięgali oni wówczas, gdy chcieli wyrazić uczucia, emocje czy nastroje szczególne, subtelne lub niezwykłe.
wpisuje się to bardzo w ten nocturn, bo musicie Państwo wiedzieć, że tonacja fis dur to jest, proszę Państwa, tonacja, która ma aż 6 krzyżyków, to znaczy, że od tonacji, w tonacji C dur, czyli same białe klawisze, aż 6 z no tak naprawdę 7, czyli prawie wszystkie te białe klawisze są podwyższone. Czyli tonacja niezwykle odległa, bardzo rzadko używana. Dość powiedzieć, że jaki inny utwór mamy w tonacji fis dur? Już go analizowałem, proszę Państwa. Ano. Pisana wiele lat później, intymna, erotyczna, zmysłowa barcarola. Nie pamiętam, czy przy okazji barcaroli akurat wgłębiałem się w tonację. Wydaje mi się, że nie, bo ileż tych tematów jest do omawiania i widocznie uleciał mi on z głowy, więc tym lepiej, że tutaj profesor Mieczysław Tomaszewski przypomina nam ten szczegół, który nie jest szczegółem tak naprawdę, bo jest to rzecz bardzo istotna. Po tonacji utworu dowiadujemy się już, to jest pierwsza informacja dla nas, co kompozytor chciał, jaki nastrój chciał oddać w utworze. To jest tak, jak malarz wybiera kolory do swoich obrazów na przykład. I tutaj następnie profesor Mieczysław Tomaszewski cytuje Tomasza Zielińskiego, który określa część początkową tego nocturnu, którą Państwu zagrałem na początku, jako pełną słońca, kwiecistych kolorów i błogiego, leniwego spokoju. 100% racji. No i tutaj, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to to, co profesor Mieczysław Tomaszewski pisze na koniec. I teraz Państwu to zacytuję. Przez pierwszych monografistów nocturn fis dur uznany został za najpiękniejszy z wczesnych nocturnów Fryderyka Chopina. Wzbudził też zachwyty Jachimeckiego i Huneckera. Ten ostatni gotów był ekspresję utworu nazwać emanacją uczuć. Jan Kleczyński poświęca mu aż parę stron swej książeczki z roku 1883 zatytułowanej Chopin w celniejszych swoich utworach. Daje wskazówki wykonawcze, wszak był uczniem Marceliny Czartoryskiej, a więc uczennicy Chopina, i stara się przekazać słowami przebieg utworu. To jest bardzo ciekawe. Czyni to w sposób celny, choć oczywiście językiem swojej epoki. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to połączenie bezpośrednio z Chopinem, prawda? Jeżeli był to człowiek, który uczył się u uczennicy Chopina, to uczył się u osoby, która Chopina znała z krwi i kości, rozmawiała z nim, miała z nim lekcje. Coś nieprawdopodobnego. I pisze on, streszcza on tą dramaturgię utworu w taki sposób. Od momentu wejścia części środkowej pełnej niepokoju, będziemy o tym wszystkim mówić, pisze tak. Jej cichy i namiętny początek, jej gwałtowne lubo krótkie crescendo, jej nagły spadek do pianissima czynią z niej jakby burzliwy nawias w cichym i spokojnym wylaniu młodzieńczej duszy. Temat pierwszy wraca, a z nim spokój i elegancja wykwintnemu właściwa Chopinowi. Tyle profesor Mieczysław Tomaszewski, jak również Jan Kleczyński, cytowany przez profesora. A teraz kolejny temat. Proszę Państwa, temat tempa tego utworu. Jeśli Państwo, jak rozumiem, wielu z Państwa doskonale zna utwory Fryderyka Chopina, nocturny zwłaszcza. Ciekawy jestem Państwa opinii na temat tempa, ale przede wszystkim też właśnie tego, jak zagrałem to na samym początku, czy uderzyło jakoś Państwa to tempo, czy też nie. Bo to oczywiście wszystko zależy od tego, jakich interpretacji słuchamy, prawda? Rzecz bardzo tutaj jest, jeśli chodzi o tempo, ciekawa. Bowiem mamy tutaj zapis samego Chopina i już Państwu spieszę pokazać, co sam Chopin napisał. Tempa, które zaznaczył metronomiczne jako tempo następujące.
bardzo spokojne. Raz, dwa. Ale jednak to jest ćwierćnuta, a więc proszę posłuchać, jak to brzmi w tym tempie. Tempo bardzo szybkie. Tempo płynne. I w zasadzie oczywiście można słuchać tak tego nocturnu, można grać go w ten sposób, ale i właściwie powinniśmy. I nie byłoby w tym nic dziwnego. Ja w ogóle bym tego tematu nie poruszał, bo jak Państwo wiecie, ja na kolanach przed Chopinem zawsze wszystko, co on pisze, absolutnie uznaję za rzecz nie do podważenia. Gdyby, właśnie, gdyby nie subtelny fakt, który można wyczytać między innymi w książce Jean-Jacques Eigerdingera Chopin w oczach swoich uczniów. Otóż Matthias Pugno, jeden z, właściwie Pugno to był uczeń Matthiasa. Matthias był uczniem Chopina. Tak właściwie należałoby tą genealogię przekazać. Posłuchajmy tutaj tego krótkiego fragmentu, bo jest to bardzo ciekawe na pewno dla wszystkich. Pisze Pugno tak. Sądzę, że pomimo wskazówki metronomicznej, nocturn ten grany jest przeważnie zbyt szybko. Tradycję jego wykonania przekazał mi mój mistrz George Matthias, który grał go u Chopina. I wydaje mi się, że metronomizacja taktu na 4/8 była bliższa prawdy niż wskazane 2/4. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w takcie, tak jak Państwu pokazałem na początku, liczymy pewne wartości zawsze. To, co, tak jak zegar tyka, tak samo ten metronom tykał, prawda? I ja dostosowałem wartości rytmiczne zapisane do tego właśnie tykania. I to tykanie oznaczone tutaj to były ćwierćnuty, czyli mieliśmy jakby w jednym takcie dwa tyknięcia. 4/8 oznacza, że w jednym takcie tych tyknięć mamy 4. Jest jakby dwa razy wolniej. Dwa razy wolniej, ponieważ zamiast liczyć raz, dwa, liczylibyśmy raz i dwa i. A więc to dwa przypada później, prawda? Bo między 2 a 1 jest jeszcze i. Mam nadzieję, że to jest proste. Ale to nie jest aż tak ważne, żeby to zrozumieć, bo ważniejsze jest to, żeby to wysłyszeć, o czym zaraz Państwu powiem. Tylko tu jest ciąg dalszy. I teraz pisze on, ten właśnie Pugno pisze tak, że grałem go według oznaczenia metronomicznego 52 jako 8, czyli jako to i, zaraz Państwu pokażę, a w części środkowej dwa razy szybciej. Bo tak napisał Chopin. Chopin napisał część środkową, jeszcze Państwu o tym będę mówił. Doppio movimento, a więc dwa razy szybciej. Nocturn ten traci w innym tempie swój charakter ujmującej intymności. No i proszę Państwa, tutaj mamy właśnie teraz problem. Problem nie do rozwiązania. Chopin pisze jedno tempo. Potem ktoś napisał tempo inne. Kogo słuchać? No Chopina oczywiście. Musimy słuchać Chopina. Ale oczywiście i tak decyzja musi należeć do pianisty. Posłuchajmy, jak brzmiałby nocturn w takim tempie, w jakim tutaj Pugno nam zaprezentował. Mamy takie określenie tempa i to są w tym momencie 8, a więc...
troszkę jak dla mnie za wolno. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, czy nie. Powiedziałbym tak, tempo Chopina wydaje mi się odrobinę za szybkie. Może dlatego, że Chopin miał inne fortepiany. U niego ten dźwięk był krótszy. Żeby on brzmiał, trzeba było grać szybciej, żeby on nie umarł. Na naszych fortepianach można sobie pozwolić na troszkę wolniejsze tempo, ale to tempo tutaj, które wyczytaliśmy, jest trochę chyba za wolne. Uśpi nas. Wydaje mi się, że poza tym ten nocturn stanie się niemiłosiernie długi. Wszystkie te drobne nuty stają się bardzo wolne, przez co tracą też ten swój taki chopinowskie, te takie firanki, te takie girlandy kwiatów, prawda? To wszystko musi być, więc dobrze jest znaleźć jakiś złoty środek, przy czym starać się być jednak bliżej chopinowskiego tempa, zachowując, i to jest najważniejsze, zachowując charakter i emocje, żeby nie spowodowało to tempo jakiejś nerwowości. A więc przejdźmy teraz już do tego nocturnu. Nie jest on długi, więc i analiza nie powinna być zbyt długa. No ale jest on bardzo ciekawy. Ciekawa rzecz, bo teraz jeszcze zwróciłem uwagę na to, że poza określeniem tempa, które było szybkie, jak Państwo pamiętacie, Chopin pisze tutaj jeszcze słowo sostenuto na samym początku, co oznacza wstrzymując. A więc z jednej strony tempo w miarę szybkie, z drugiej strony wstrzymując, czyli grając szerzej, wolniej po prostu. Bardzo dziwne. Ciekawe. Popatrzmy, jak skonstruowany jest ten nocturn. Zazwyczaj ja mówię, żeby grać w tempach szybszych też dlatego, aby śpiewak mógł zaśpiewać długą frazę przed oddechem. Pierwszą rzeczą, którą pianista musi zrobić, pracując na nocturnem, to jest wyobrazić sobie, że go śpiewa i zaznaczyć sobie mniej więcej, gdzie chce oddychać, gdzie chce brać oddechy, żeby to było słyszalne. Tutaj ten nocturn zbudowany jest bardzo nietypowo. W sensie frazy, bo mamy, znaczy nietypowo w sensie takim, że mamy bardzo krótką frazę już na początku, po czym właściwie musimy wziąć oddech. Proszę posłuchać. Pierwszy taki zaśpiew, pierwsza fraza. I potem ona jest powtórzona. Drugi raz. Po czym jest lekko, rozpoczyna się tym samym motywem, tylko sekundę wyżej, a więc o jednej nuty, i jest rozwinięta na dłuższą frazę. Prawda? Czyli krótka, krótka, długa. Bellini tak pisał swoje arie, Chopin przejmuje to niejako, pisze tak samo swoje nocturny, swoje melodie. I teraz, gdzie tu wziąć oddech? Mamy dwie możliwości, bo można spróbować zaśpiewać na jednym oddechu te dwie frazy, które są takie same, ale wszystko zależy od treści, którą chcemy przekazać. Jeżeli to, co powiedzieliśmy, było ważne, to wtedy lepiej wziąć oddech, aby to powtórzyć jeszcze raz. A jeżeli nie jest takie ważne, to wtedy można iść do przodu. Jeżeli bierzemy oddech, to trzeba to zagrać troszkę bardziej sostenuto, a więc wolniej. Posłuchajmy. Troszkę wolniej i z oddechem przed powtórzeniem pierwszej frazy. Oddech. Tak, ja osobiście tak to bardziej odczuwam. Przepiękne jest zakończenie tej frazy. Tak jakby, ja nawet mam czasami odczucie, że jakby to jakaś druga osoba dopowiadała, albo reakcja drugiej osoby na to, czyli jakby mieli pierwszą osobę. Jest ona. Osoba gdzieś zza światów, gdzieś daleko odpowiada, tak jakby to miało być. I tutaj gdzieś. Prawda? Gdzieś wysoko. Dwa
bardzo lubię to tak pokazywać, żeby to odseparować w jakiś sposób od siebie. Przepiękny sposób na zakończenie frazy. Lewa ręka wprowadza nas w stan takiej wręcz medytacji, mając jednostajne ósemki cały czas. I na tym tle właśnie mamy, posłuchajmy całego. Następnik, który opiera się na tej samej, dokładnie jest tak samo zbudowany, tylko jak na Chopina przystało, mamy wariacyjne opracowanie tej samej melodii. Posłuchajmy. I teraz to samo. Jeżeli ja zaśpiewam to w trakcie, grając te szybkie nuty, jest to dokładnie to samo. To jest po prostu opracowanie. Jeszcze raz zagram tą drugą frazę. Wysoka, to jest taka bardzo wokalna nuta. Opowiadałem o tym przy okazji filmu o fantazji impromptu, kiedy to mieliśmy ten fragment w środkowej części. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak jest ta część. Prawda? I potem jest. Chopin otwiera śpiewaka, żeby on mógł wziąć wysoką nutę i na nią się ponapawać się. Tutaj mamy dokładnie to samo. Nie mamy ta, 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 ta. I teraz. I jak najdłużej i potem w dół. I to jest bardzo ciekawa rzecz, się teraz zacznie. To jest koniec części A. Powtórzona dwa razy ta sama fraza. Mamy teraz melodię przeciwstawną. Nazwijmy ją literką B. I ta melodia, proszę Państwa, ona się pojawia tylko raz i ona się pojawia tylko tutaj. Ona już nie wróci w drugiej części, potem jak będziemy mieli część A1. Nie wiem, czy Państwo słuchając tego nocturnu zwrócili na to uwagę. Bo nie jest to, oczywiście nie trzeba na to zwracać uwagi, ale jeśli ktoś chce świadomie słuchać, to ciekawe, czy zauważył, że ta melodia, teraz zagram Państwu tą melodię przeciwstawną. Zaczyna część środkowa, a więc część kontrastująca w stosunku do tej. A więc proszę Państwa, no 8 taktów, bardzo krótkie. Ona ma, zawiera takie charakterystyczne dolcissimo, szybkie przebiegi, wypełniające skok. Proszę posłuchać. I mamy tutaj skok. Może czasami w tamtych czasach stosowało się, nie mamy nagrań, jak śpiewali śpiewacy, więc nie wiemy tego, ale może stosowało się takie jakby glissando, bo glissando to jest taki zjazd, wiecie Państwo,
Tak? I taki śpiewak mógł coś takiego zrobić. I może tutaj jest właśnie taka imitacja tego, bo bardzo to tak mi wygląda. Jest to dosyć trudne wykonawczo, żeby to nie brzmiało jak każda nuta osobno. Tylko żeby to właśnie brzmiało jak taki magiczna zmiana wysokości. To trochę tak jakbyśmy na elektronicznym jakimś, na komputerze czy na instrumencie, na potencjometrze, tak po prostu mieli jedną nutę, ją mieli, a ją zjechali na dół, prawda? To jest bardzo, to jest przepiękny moment, proszę posłuchać. I teraz. To się robi w ten sposób, że gra się to niezwykle lekko, po prostu prawie nie dotykając, muskając klawiaturę. I teraz. I ostatnia nuta, która jest tą drugą nutą w skoku, trzeba zagrać troszeczkę głośniej. I powtórzone. I teraz będzie to się rozwijać. Państwu zagrałem. Chopin pisze con forza, a więc siłą, aby grać to z siłą. Czyli ta część B ma za zadanie zbudowanie energii. Czyli ona ma konkretne zadanie do wykonania. Rozpoczyna się takim sielankowym, jak było na początku. Jeszcze nic nie zapowiada tego, że zaraz się będzie coś działo. Teraz się zaczyna dziać. I teraz konforca. I tutaj mamy właśnie ten fragment, gdzie Chopin pisze grać dwa razy szybciej. Dwa razy szybciej. Co to znaczy? Jak graliśmy tak. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. To były ćwierćnuty, a więc to było raz, dwa. I teraz między raz a dwa tutaj się musi zmieścić cały takt. Czyli jakby, jak było tam raz, to na dwa już muszę mieć znowu raz, prawda? Bo jest dwa razy szybciej. A więc tak, bo będzie tak. Raz, 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 raz. Mamy część szybszą, ale czy ona jest na pewno bardzo skontrastowana w stosunku do pierwszej? Na pewno nie tak bardzo, jak w poprzednim nokturnie F-dur, gdzie mieliśmy burzę. Ani w nokturnie opus 9 numer 3, gdzie też mieliśmy bardzo. Też burzliwy fragment. Tutaj mamy po prostu bardzo subtelne, sotowocze, proszę Państwa, czyli półgłosem, podgłosem właściwie. Bardzo subtelne, delikatne, ale jednak szybciej, czyli ruch się zaczyna. Coś się dzieje, tylko że coś się dzieje w nas, w tym spokoju, który mieliśmy, ale nie jest to nic bardzo takiego dramatycznego. Melodia jest cały czas oparta, to jest bardzo ciekawe, bo ona mi osobiście ta melodia kojarzy się troszeczkę z lotem jaskółki, bo mamy taki rytm, pam, pa-pam, pa-pam, ta-tam, ta-tam, cały czas. I to jest troszkę tak, jakby ta krótka nuta, ta-tam, to była zmiana toru lotu ptaka, jakby, jak jest tiam, ta-tam, 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 ta-tam. I wiecie Państwo, jak jaskółki fruwają, jak obserwujemy, wczoraj obserwowałem, próbujemy je oczami nadążać, bardzo trudno jest, prawda? I to jest takie właśnie rytmicznie bardzo jednorodne, bo cały czas jest ten sam rytm. I na tym jest oparta cała ta część B. Jest tylko rzecz taka, że ta część B, ona rozwija się i osiąga właściwie dramatyczną, już teraz będzie to, kulminację, by później opaść i doprowadzić nas z powrotem do części A. Posłuchajmy tego.
wszystko się skończyło i wraca. I teraz jest rzecz bardzo ciekawa. Otóż pamiętają Państwo początek? Zagram Państwu początek. Spróbujcie Państwo zaśpiewać to razem z tym, jak będę grał. Wystarczy tyle. Ten pierwszy fragment. A teraz, jak to wygląda przy części A1, kiedy wraca część A? Czy jest to dokładnie tak samo? Prawie. Nuty są takie same, rytm się troszeczkę zmienił. Tam, pa, pam, pam. Tam, pa, pam, pam, prawda? I teraz to będzie już tutaj za każdym razem. A więc to jest zmiana i można by ją przeoczyć bardzo łatwo. Można by powiedzieć, to jest po prostu część A1, to jest faktycznie taka sama, tam tylko jest koda, którą zaraz Państwu też pokażę, ale proszę Państwa, nie. Tu jest zmiana. Dlaczego ona się pojawia? Myślę, że dla osób spostrzegawczych niezwykle i znających już trochę moje analizy, może nawet ktoś z Państwa już wpadnie na to, dlaczego w części mamy tutaj ten rytm tak zwany punktowany, czyli tam, ta, tam, tam. Ano dlatego, oczywiście, musiało się coś stać w tej części środkowej. I teraz ta część środkowa jest cała oparta na tym rytmie, prawda? Cała. Tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam. Czy ona musi mieć wpływ jakiś? To nie był tylko sen, jak się okazuje, to co się tutaj dzieje. Dosyć po prostu tego ta-tam, ta-tam, ta-tam cały czas. Nasza tutaj. Cały czas. Pa-pam, 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 pa-pam. I to miało wpływ na ten piękny temat, bo ten piękny temat właśnie. Pam, pa, pam, pam. On jest właśnie teraz inny. I co się dzieje dalej? Mamy to samo, tylko Chopin tutaj bawi się, pokazuje nam wszystkie, cały wachlarz swoich możliwości upiększających prostą frazę. Jak mieliśmy. Tutaj mamy co? Proszę posłuchać. Troszkę wolniej. A właściwie to muszę Państwu to po pierwsze pokazać w nutach, a po drugie policzyć, ile tu jest nut. Proszę zobaczyć, jaki zapis. Młody pianista, jak widzi taki zapis, to drży. Jak to przeczytać? Jak to w ogóle grać? Policzymy te nuty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiem, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, czterdzieści. 40 nut w jednym takcie, to się proszę Państwa nie zdarza. U Chopina, owszem, zdarza się. I to brzmi właśnie tak. To wszystko się mieści na 4 nuty w lewej ręce, czyli wypada po 10 na jedno. A wcześniej mieliśmy ile nut w tym takcie? To jest też ciekawe. 3, 4, 5. 6 nut tylko było w prawej. A tu mamy teraz. Niesamowite. I trzecia faza.
prawda? I tu powinien być koniec. Ale nie, Chopin robi coś niezwykłego. On dokleja kodę, nie tworząc kody jako takiej, tylko przedłuża tą frazę, dając coś nowego, pozwalając nam delektować się, to jest piękne słowo tutaj, delektować się tym pięknem. Posłuchajmy tej niezwykłej kody, magicznej kody, gdzie osiągniemy wyżyny, osiągniemy niebo i z tego nieba będziemy powoli sobie schodzić takimi bardzo chopinowskimi figuracjami. A więc zakończenie. Osiągnęliśmy tu najwyższy dźwięk. Jakieś światło. I to jest koniec. Tutaj Chopin wydobywa z fortepianu już maksimum. Tu już nawet Debussy nic nowego nie wymyślił. To jest, proszę Państwa, operowanie po prostu barwami, jak w impresjonizmie. Wszystko na jednym pedale, czyli otwarty jest cały fortepian. Otwarty... Wszystko jest otwarte. Tutaj można robić, co chcemy, tylko opi. Im delikatniej to się gra, tym to piękniej brzmi. Więc cóż, tutaj pianista ma pole do popisu. Może pokazać swoją subtelność, pokazać swój delikatny dotyk, pokazać, jak potrafi oddać ten właśnie stan takiego rozmarzenia, spokoju, jakiegoś szczęścia, bo to jest tonacja jasna, durowa. Nie ma wielkiego tu dramatu, a więc utwór pisany w lepszym okresie psychofizycznym Fryderyka. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania go w całości. Siądźmy sobie wygodnie i ja również z wielką przyjemnością wykonam do Państwa ten utwór. Po raz pierwszy, bowiem ja go jeszcze nigdy nie wykonywałem, ale zamierzam go włączyć do swojego repertuaru bez dwóch zdań.
Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Do zobaczenia.